Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj moim i Państwa gościem Arkadiusz Miksa. Witaj Arku. Witam Cię, witam Państwa. Arku, chciałbym zacząć naszą rozmowę od sytuacji w Iranie. Wiele osób starszych pamięta jeszcze rewolucję, tak zwaną rewolucję ajatollahów w Iranie. Obalenie cesarza, szacha Rezy Pahlavi, tak? Tak. Który był politykiem takim modernizującym wówczas niekiedy na siłę Iran, z poparciem krajów zachodnich, głównie Stanów Zjednoczonych, ale także z poparciem Izraela, bo na przykład służby specjalne tego Iranu Ajatollaha, znaczy przepraszam, szacha Rezy Pahlavi, które później zostały no, zniszczone przez Ajatollaha Chomeiniego, no te służby w tamtych latach były tworzone między innymi przez specjalistów z Izraela. Do czego doszło i na czym polega ta obecna już rewolucyjna albo może przedrewolucyjna sytuacja w Persji? Czy wydaje mi się, że jesteśmy teraz świadkami zamieszek, trudno powiedzieć dokładnie jaka jest ich skala, ale na pewno one obejmują, to wiadomo na pewno, że obejmują kilka czy tam kilkanaście już w tej chwili już miast irańskich. Są pokłosiem rzekomej śmierci 22-letniej dziewczyny, którą policja, można powiedzieć, policja czy służby specjalne, czy komórka w policji dbająca o przestrzeganie, bym powiedział, przepisów ubiorczych, no, potraktowała gdzieś w taki sposób, że ona na skutek tej interwencji po prostu zmarła. No i w formie protestów wyszły na ulicę, właśnie wyszło młode pokolenie właśnie Irańczyków, nie tylko młodych dziewcząt i kobiet, ale również mężczyzn, którzy zaczęli okazywać swoje niezadowolenie. No, oczywiście weszły do tego służby porządkowe, które zaczęły te manifestacje pacyfikować. Natomiast dla mnie tutaj kwestią kluczową jest to, jakby czas i miejsce tych wydarzeń, a nie jest to według mnie to dzieło to w przypadku, bo mamy, bym powiedział, analogiczny scenariusz do tego, jaki był rozgrywany chociażby w Syrii czy w Libii. I nie jest to dziełem przypadku, że po tym, jak świat dowiedział się o tym, że drony z Iranu, które zostały sprzedane, nie wiem, wypożyczone, nie wiem na jakiej zasadzie się to odbyło, ale w każdym razie weszły w posiadanie tych dronów wojska rosyjskie. No one się okazały bardzo skuteczne na Ukrainie, tak? To wiadomo i nawet się do tego przyznaje strona ukraińska, że co najmniej kilka takich celów, między nimi być może również polskie armatochałupice zostały porażone doszczętnie takimi dronami o wysokiej skuteczności, one są bardzo trudne, wykrywalne dla radarów, ponieważ na bardzo niskim pułapie operują i są trudne do przechwycenia. No i one zadały po prostu straty i według mnie nie jest dziełem przypadku, że ta zbieżność tych wydarzeń nie jest przypadkowa. Według mnie po prostu została odpalona taka bym powiedział, ta puszka Pandory typowa dla służb amerykańskich, służb izraelskich. Może to być nawet jest tak, że to jest połączona operacja dwóch właśnie wywiadów amerykańskiego i izraelskiego na kierunku właśnie Izraela po to, żeby po prostu pokazać Iranowi, że tego typu posunięcia, czyli prorosyjska, bym powiedział, postawa w tym konflikcie na Ukrainie, no nie będą niezauważone, dostrzeżone i tutaj musi się po prostu Iran mieć na baczności, bo oni są w stanie spróbować wywołać rewolucja. Wiadomo przecież, że jeśli nawet na terytorium Iranu nie było takiej możliwości, żeby takowe działania prowadzić wprost, no to przecież wykorzystuje się do tego różnego rodzaju organizacje trzeciego sektora, te NGO-sy właśnie, fundacje, stowarzyszenia na przykład w krajach ościennych i za pomocą tych właśnie fundacji w krajach ościennych wabi się niejako tą młodzież irańską po to, żeby ta młodzież właśnie no, wchodziła w różnego rodzaju granty, projekty międzynarodowe i potem się w odpowiedni sposób urabia. Też patrząc, obserwując na to wszystko od strony mediów społecznościowych w Polsce, to w Polsce w dalszym ciągu jest taki, bym powiedział, funkcjonuje taki przekaz właśnie takiej skrajnej propagandy pokazującej właśnie Iran jako kraj głęboko religijny, głęboko zacofany, w ogóle wrogo nastawiony do świata.
Ja natomiast wiem od Polaków, którzy do Iranu docierali właśnie jako zwykli po prostu turyści, że tam nie ma wrogości wobec całego świata. Tam na ulicach pytają cię tylko, jeśli jesteś turystą, czy jesteś z Izraela i czy jesteś ze Stanów Zjednoczonych. Jeśli nie jesteś z tych dwóch państw, to jesteś mile widziany. Możesz liczyć na gościnę, na uprzejmość, nawet na przepuszczanie gdzieś w kolejce i to nie tylko, że mężczyzn, ale również kobiet, bo akurat była to moja koleżanka, która wybrała się, co ciekawe, w podróż do Iranu autostopem i dotarła do Teheranu, więc to nie jest tak, że panuje w jakiś sposób jakaś dyskryminacja. Mało tego, powiem więcej. Młode Iranki w tej chwili to być może jest jedna z najbardziej aktywnych grup, która robi sobie operacje plastyczne ust, powiększania piersi. Okazuje się ku mojemu zaskoczeniu, że to jest zgodne z prawem Koranu, że na przykład tam operacje plastyczne nie są czymś niezgodnym z Koranem. Wydawałoby się, że Koran jest taki ortodoksyjny, a okazuje się, że w tych kwestiach nie ma problemu i te młode właśnie kobiety właśnie irańskie bardzo często z takich operacji korzystają, wyjeżdżają, latają samolotami na zakupy do państw ościennych. Ja zresztą sam będąc w Armenii widziałem grupy w ogóle nastolatków z Iranu i ku mojemu zaskoczeniu byłem zaskoczony, bo po prostu ta młodzież irańska niczym się nie różniła od młodzieży zachodniej, to znaczy jakieś spodnie właśnie z dziurami, kolorowe jakieś cekiny, buty markowe. To smutne, to co mówisz, to w pewnym sensie smutne. To znaczy smutne w tym sensie, że no właśnie, że jeśli patrzymy też na tą rewolucję, no to ona też trafia na podatny grunt, no bo Amerykanie nawet nie muszą wygrywać tej konfrontacji, bym powiedział, z Iranem na tej płaszczyźnie przewagi swojej militarnej, gospodarczej. Po prostu popkultura amerykańska jest na tyle silna, jest na tyle silnym zjawiskiem, że ona dociera również do takich państw. Oczywiście po to właśnie między innymi blokują to władze Iranu, czyli to przestrzeganie tego i obostrzenia związane z tą modą nie są według mnie bezpośrednio nawet o tyle wymierzone tylko w tą modę jako taką, tylko po prostu dotyczą dwóch sfer. Pierwsze, że się kojarzą z tym okresem wcześniejszym, właśnie w którym Iran był podporządkowany tak naprawdę interesom Stanów Zjednoczonych, bo przecież chodziło o kontrolę, przecież Iran jest jednym z czołowych państw, chyba bodajże jeśli chodzi o gaz, chyba trzecim na świecie, nie wiem, które miejsce jeśli chodzi o wydobycie ropy. W każdym razie jest to światowa czołówka, tak? Jest to światowa czołówka, jeśli chodzi o surowce naturalne, no i no, każdy chciałby kontrolować, no przecież był taki czas, kiedy właśnie się udało w sprytny, perfidny sposób Brytyjczykom najpierw przejąć te właśnie pierwsze tam otwarte, bym powiedział, które się udało znaleźć źródła ropy naftowej właśnie w Iranie, to przecież spółki właśnie w sprytny sposób za pomocą służb specjalnych Brytyjczycy przejęli nad nimi kontrolę. Potem doszło do tej nacjonalizacji tej gospodarki, no i oni chcieli od tego uciec, od tego symbolu właśnie tej zachodniej zgnilizny, ale ta zachodnia zgnilizna i tak panuje i ona przechodzi. Ułatwia tą sprawę zdecydowanie oczywiście internet i bym powiedział ten globalny świat, to znaczy łatwość przemieszczania się po świecie. Ta młodzież irańska właśnie ku moim zaskoczeniu była, no ja byłem właśnie zupełnie zaskoczony, bo oni byli, no wyglądali jak tak samo jak młodzież w Warszawie, jak młodzież w Brukseli, w zachodniej Europie, czy młodzież w Moskwie. Nie różnili się niczym, jeśli chodzi o ubiór swój od tych standardów, które widzimy po prostu na ulicach tak zachodniego świata, więc rzeczywiście tak wygląda ta sytuacja, więc to nie jest tak, że kobiety tam chodzą i są po prostu wszystkie chodzą i są przymuszane do takiego innego ubioru, bo oczywiście przepisy i wymogi są, ale tak naprawdę no często też władze na to przymykają oko. Trudno mi badać się o tej tutaj jednej tej sytuacji, jak wyglądał przebieg, no bo oczywiście tego przebiegu nie znamy, natomiast mówię o tym, że w tle mamy po prostu według mnie dużo inne rzeczy, bym powiedział ważniejsze politycznie, czyli ta rozgrywka na Ukrainie jest również tutaj, przenosi się na inne pola. Być może również w grę wchodzić to, że paradoksalnie Iran jako kraj islamski okazał się być w tej chwili największym obrońcą chrześcijańskiej Armenii, bo wszyscy inni, to niby tam delegacja amerykańska przyjechała, to są wszystko takie poklepywanie po plecach, natomiast Iran jednoznacznie wskazał i powiedział Azerbejdżanowi, że próba w ogóle ingerencji, zajęcia terytoriów należących bezpośrednio do samej Armenii, nie mówimy tu o Górskim Karabachu, ale dotyczących do Armenii, czyli próba połączenia właśnie tego, bo tych terytoriów tej enklawy właśnie azerskiej z Azerbejdżanem i przejęcia, bym powiedział, południowej Armenii, wchłonięcia jej po prostu w całości i połączenia tych dwóch terytoriów azerskich, no że spotka się po prostu z konsekwencjami militarnymi, tak, ze strony, a te napięcia w tym roku przecież też już były wiosną między Azerami a Iranem. I Iran jest w tej kwestii, tutaj go bym powiedział, należy pochwalić jeszcze o tyle, że Iran przecież jest krajem, który na swoim terytorium ma bardzo liczną mniejszość azerską. To znaczy paradoksalnie więcej Azerów mieszka w Iranie niż w Azerbejdżanie. I istnieje ryzyko, że również ta mniejszość mogła
mogłaby być wykorzystana przeciwko właśnie władzom centralnym w Teheranie, do właśnie do buntu, a mimo to Iran jest gotowy pójść na konfrontację z Azerami tutaj w obronie Armenii, no bo widzi, że taki rozwój wypadków spowoduje potężne wzmocnienie regionalnego, bym powiedział, rywala, czyli Turków, więc jak się okazuje, widzicie, szanowni państwo, ten konflikt, który się rozpoczął na Ukrainie, on niesie za sobą cały szereg nowych potencjalnych konfliktów bądź istniejących konfliktów będzie naprawdę ogromnym problemem, bo pokłosie tego to właśnie to jest Tadżykistan i Kirgistan, tam też konfrontacja na tej linii. Powstają po prostu nowe zapalne ogniska, które są pokłosiem tej wojny, więc to nie jest tak, że w rzeczywistości, tak jak się nam to próbuje mówić, że jest to tylko i wyłącznie wojna Rosji, która napadła Ukrainę i ogranicza się do tych dwóch państw, no bo widzimy, że coraz więcej państw jest w tą wojnę nieformalnie zaangażowanych pojedynczy po drugiej stronie, więc według mnie po prostu jest to efekt właśnie tego, że Iran udzielił tutaj wsparcia tego militarnego Rosji i ta rewolucja, ta próba wywołania jakiejś rewolucji, czy zamieszek, czy niepokoju w Iranie jest albo takim tylko bym powiedział psztyczkiem i sygnałem ostrzegawczym, albo być może już rzeczywiście próbą obalenia władz w Iranie. No nie ukrywajmy, że byłoby to bardzo na rękę na Amerykanom przejęcie kontroli nad Iranem, bo mówię, ze względu na te surowce, ze względu na jego położenie, na ogrom tego kraju, jest to dla nich, dla Stanów Zjednoczonych szczególnie istotne, ale nie ukrywajmy również, że i ważne też również dla Izraela, tak? Słamszenie również Iranu niezależnego jest też w interesie Turcji, więc tutaj tych stron zainteresowanych tak naprawdę osłabieniem pozycji Iranu, czy w ogóle przejęciem władzy przez zdominowaniem Iranu przez świat zachodu, no jest na rękę właśnie bardzo wielu czynnikom. Jak przewidujesz, bo to jest trochę wróżenie z fusów, czy rzeczywiście może dojść do jakiejś eskalacji i do takiej rewolucji, która może nawet zmienić władzę w Iranie? Bo mi się wydaje, że aż tak daleko to nie pójdzie. Chyba że masz jakieś dane, że ta sytuacja, nazwijmy to, rewolucyjna, no jest głębsza niż nam na pierwszy rzut oka się wydaje. Znaczy sytuacja jest też, no nie ma co ukrywać, że Iran też nie ma łatwej sytuacji właśnie przez to, że non stop przecież jest karcony przez Zachód tymi kolejnymi embargami narzucanymi mu. Ta sytuacja gospodarcza nie jest w Iranie dobra i to też jest takie poglebie do tego, że można próbować przeprowadzić rewolucję. Natomiast mi się wydaje, że to, co by potwierdzała też ta wypowiedź mojej koleżanki, która w tym Iranie była, że no to społeczeństwo, to nie jest tak, że tylko władza nie lubi Izraela i Stanów Zjednoczonych, tylko że to społeczeństwo na ulicach jest rzeczywiście bardzo negatywnie nastawione, więc jeśli pójdzie taki przekaz, że ta rewolucja jest po prostu próbą ze strony władz, pójdzie przekaz do społeczeństwa, że to jest próba po prostu, wydaje mi się, że nie uda się przejąć władzy na tym etapie w Iranie, ale no poważne osłabienie i próby właśnie naprawdę dokonania jakiejś rewolty czy przewrotu jakiegoś są możliwe. Natomiast wydaje mi się, że na tym etapie nie ma możliwości, że wpływy tych struktur, bym powiedział, siłowych, systemu bezpieczeństwa i armii, w której pozycja też jest silna i też tej gwardii przybocznej właśnie, że na tyle jest silna i stabilna, że na tym etapie to się nie uda Izraelowi, Stanom Zjednoczonym, żeby tego przewrotu dokonać, ale mówię, no taka próba osłabienia no też jest problematyczna na pewno dla Iranu i no też musi Iran po prostu uważać, bo na przykład jeśli dochodzi do takiej rewolty, no to gdyby rzeczywiście na przykład Azerbejdżan zaatakował Armenię, a Iran obiecał pomoc, no to w wypadku takiej, że miałby na zapleczu, że tak powiem, tak rozpętane w miastach jakieś zamieszki, no to jednak musiałby się dwa razy zastanowić, czy wchodzić, czy interweniować na przykład, wiedząc jeszcze, że konflikt z Azerbejdżanem może się przerodzić również w konflikt również wcześniej z Turcją, bo Turcja może oczywiście zacząć zaraz wspierać Azerów i również Izrael może wspierać oczywiście jak najbardziej, bo tutaj ta współpraca jest bardzo mocna między Izraelem a też Azerbejdżanem. Nie ma co ukrywać, że tą wojnę sprzed 2 lat to w dużej mierze też już wygrał Azerbejdżan dzięki wsparciu nie tylko tureckiemu, ale również izraelskiemu, tak? Technologicznemu i technologie wojskowe, więc to może powodować, że no musiałby się dwa razy zastanowić, więc mówię, w interesie też Azerów jest to, w interesie Azerów, Izraela, tak jak mówię, całej tej listy kilku państw jest to, żeby te zamieszki były rozeszły się jak najszerzej, bym powiedział, w kraju. Rozeszły się również i trwały jak najdłużej. To jest w interesie, mówię, kilku państw. Natomiast mówię, no według mnie na tym etapie
nie jest to możliwe, żeby udało im się obalić władzę ajatollahów i przejąć kontrolę i zrobić, że tak powiem, jeszcze jedną z Iranu jeszcze jedną zamorską kolonię takiego kondominium właśnie z amerykańsko-izraelskiego z Iranu. Czy to, co od czasu do czasu się pojawiają takie informacje, że Iran chce przystąpić do BRICS-u, uważasz, że jest rzeczy faktyczne, czy to tylko takie jak gdyby propagandowe są te? No bo to musieliby się dogadać przede wszystkim z krajami z Eurazji, które są w BRICS-ie, czyli z Rosją, Indiami i Chinami. Chyba w miarę poprawne stosunki mają z tymi krajami, no bo akurat Brazylia i Południowa Afryka to ma niewielki wpływ na sam Iran. Jak ty to widzisz? Czy to jest dla Iranu szansa, czy jest to ślepa uliczka? Nie, no myślę, że dla Iranu jak najbardziej jest to szansa, no tym bardziej, że jest, myślę, że perspektywa jest taka, że do tego konglomeratu tych państw mogą przystąpić potem kolejne państwa. Rzeczywiście Iran też część właśnie swojej ropy zaczął sprzedawać Chińczykom. No trochę te, wydaje mi się, że trochę tutaj no, zaniedbała, bym powiedział, ten odcinek irański trochę sobie w gruncie rzeczy Rosja, bo przez ostatnie lata to tak troszeczkę po macoszemu Rosja traktowała jednak Iran. Więc tym bardziej teraz powinna docenić to wsparcie wojskowe Iranu. Natomiast no chyba najbliżej z tych trzech państw to Iranowi jest do Chin w tej chwili. No chyba tak. Wydaje mi się, że taka do Chin ta współpraca jest najlepsza. Powiem szczerze, nie wiem jak głęboko to wynika, jakie są relacje, jak bliskie są między Iranem a Indiami, ale też nie wiem nic. Nie mam takich przesłanek, żeby twierdzić, że te relacje są złe, raczej są, myślę, że są po prostu poprawne. No i też generalnie jest to cała grupa państw, które no przecież, które no, współpracują dalej, znaczy kupują rosyjską ropę, kupują rosyjski gaz i Indie przecież i Chiny przejęły większość tego co, czego nie chciała Europa, więc jest to też grupa tych państw, które no, jakby no, nie opowiedziały się po stronie w ogóle Ukrainy, czyli dołączyły te najliczniejsze, najludniejsze państwa świata, no szanowni państwo, no to nie jest tak, że cały świat jest za Ukrainą, no bo nie cały świat, tylko zdecydowana mniejszość, bo ja nawet gdzieś tak sobie to liczyłem, te kraje powiedzmy, i jaki to procentowo, ile to ludności, to wyszło mi, że mniej więcej około, jak jest tam ponad 7 miliardów ludzi na świecie, tam 7 miliardów 700 milionów, no to powiedzmy, wyliczyłem, że mniej więcej około, licząc te wszystkie kraje, które są proukraińskie, to jest to około miliarda ludzi, natomiast blisko 7 kolejnych miliardów ludzi generalnie i z bloku państw, które mają do tej wojny stosunek neutralny. Antyzachodni. Ale, tak, antyzachodni albo neutralny po prostu, tak? Więc to jest zdecydowana mniejszość świata, która opowiada się w tym momencie za Ukrainą. Natomiast oczywiście no to jest, mówię, jeśli patrzymy na ten, bym powiedział, ten parytet ludnościowy, no bo jeśli chodzi o wpływy, no to rzeczywiście te wpływy tego miliarda są zdecydowanie większe niż to przełożenie, bym powiedział, ludnościowe, ale no tak to generalnie wygląda, no że to nie jest tak, że cały świat jest za Ukrainą, tylko jakaś tam niewielka grupa państw, kilku państw jest tam prorosyjska, więc myślę, że jest to dla Iranu na pewno szansa, bo Iran generalnie musi szukać takich porozumień, no bo on cały czas jest szachowany w różny sposób przecież przez Stany Zjednoczone i również przez Izrael i metodami takimi właśnie wpływania na inne kraje, żeby nie współpracować, nie tworzyć wspólnych projektów. No przecież swego czasu też słyszałem nawet o naciskach przecież ambasady przecież amerykańskiej na Polskę, który przed iluś tam lat powiedzmy, że była taka propozycja, żeby Polska budowała rafinerię w Iranie i przyszli, bym powiedział, panowie z ambasady amerykańskiej, którzy się o tym dowiedzieli i mówią, słyszeliśmy, że to jeszcze było za rządów Platformy Obywatelskiej, że słyszeliśmy, że chcecie budować rafinerię tam Persom. No nasi mówią zadowoleni, że tak, no że dla nas to jest świetna okazja, prawda, zatrudnienie, pieniądze, pozyskanie i tak dalej, możliwość zarobienia na tym pieniędzy. No Amerykanie mówią tak, no ale chyba nie zdajecie sobie sprawy, że to nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, a to, co nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych, nie jest w interesie Polski. Taki był podobno rzekomo przekaz tej rozmowy, tak? Więc na każdym kroku Izrael i Stany Zjednoczone, gdzie tylko mogą, no próbują torpedować jakiekolwiek inicjatywy, jakiekolwiek wsparcie gospodarcze. No chodzi o to po prostu, żeby zmusić poprzez zubożenie społeczeństwa, doprowadzić do niezadowolenia właśnie i do obalenia właśnie władzy, tak, do zubożenia, bym powiedział, społeczeństwa poprzez właśnie ograniczanie kontaktów gospodarczych z innymi państwami, poprzez ograniczanie wymiany towarowej, poprzez ograniczanie możliwości eksportu ropy i gazu z Iranu, czy innych surowców, czy tak samo przecież też i w branży rolniczej
Iran też również eksportuje na cały świat bakalie chociażby, tak, przecież słynne stamtąd też idą na cały świat, więc to nie jest tylko ropa i gaz. Więc jest, mówię, po prostu taka, bym powiedział, zmowa, których celem jest po prostu no, maksymalne osłabienie po prostu Iranu i doprowadzenie do obalenia i przejęcia kontroli nad tym krajem. Kolejna sprawa też związana z geopolityką, ale tu już bliżej naszego terenu, u naszego południowo-wschodniego sąsiada. Sytuacja być może się zmieni, ponieważ w orędziu sprzed paru dni prezydent Rosji zapowiedział no nie tylko mobilizację w samej Rosji, częściową co prawda, ale jednak mobilizację, ale także referenda w kilku obwodach, w kilku rejonach, rejon doniecki, rejon ługański, rejon chersoński i zaporożski. Gdyby te wszystkie cztery regiony, które do tej pory no, były takimi regionami spornymi, które niby należały do Ukrainy, ale jednak ciążyły w kierunku Rosji, oderwały się od Ukrainy i zadecydowały o przystąpieniu do Federacji Rosyjskiej, no to sytuacja się zmieni diametralnie, bo nagle konflikt, który do tej pory odbywał się na terenie poza terytorium Federacji Rosyjskiej, nagle byłby konfliktem już w granicach Federacji Rosyjskiej. No a wiadomo, wtedy wiele, wiele się zmienia w postrzeganiu tego konfliktu, nawet jeżeli te, czy to republiki, już dwie, które powstały, czy te kolejne dwa obwody, które by ewentualnie dołączyły, nawet jeżeli to nie zostanie uznane przez Zachód. No tak, znaczy ten konflikt wydaje mi się, że i tak czy inaczej, czy te republiki by ogłosiły, czy nie, i tak byłby nieunikniony, ponieważ no widać, że ambicją Ukrainy jest to, żeby, no tak zapowiadają buńczucznie, że zamierzają również Krym. Krym, a i dlatego też już słyszałem takie informacje, były przekazywane, że Rosjanie już budują umocnienia tam na tym wąskim przesmyku, prawda, który jest takim wąskim gardłem właśnie, wejściem na teren Półwyspu Krymskiego, że tam już budują umocnienia, więc tak czy inaczej ta konfrontacja byłaby tylko według mnie kwestią czasu. Ja pamiętam też, szanowni państwo, jak tutaj na początku byłem u ciebie nawet w programie, tuż po tym jak się to wszystko zaczęło i to szło tak niezbyt efektownie to wyglądało, no jeśli chodzi o Rosję, i pamiętam, że tutaj część widzów miała pretensje do twojego kanału, bo mówili, że to absolutnie jest propaganda, że to nie jest tak źle z Rosją, że nie jest tak źle. No okazało się, że racji sporo miałem jednak ja, że uważam, że prawda leży gdzieś po środku, to znaczy ani nie jest tak ta sytuacja dobra dla Ukraińców, jak mówią to Ukraińcy, tak, bo oni nie ponoszą tak małych strat, jak twierdzą, ani nie jest tak dobra dla Rosji, jak mówi Rosja, więc ta mobilizacja jednak pokazuje, że są istotne ubytki i jest potrzeba rzeczywiście wsparcia. Według mnie dużym błędem, jeśli patrząc, mówię teraz, żeby było jasne, żeby znowu nie zaraz był posądzony, że jestem rudzką onucą, więc mówię, że patrząc z perspektywy Rosji, zasadniczym błędem było to, że tak jak została przeprowadzona te referendum na Krymie, no to Rosja tego nie zrobiła od razu tak samo w Donbasie, na tych terenach zajętych, bo gdyby to przeprowadziła, byłoby to po pierwsze o wiele łatwiej wtedy przeprowadzić, bo byłaby większa ku temu przychylność. Dzisiaj na skutek tego konfliktu, który toczył się tam tyle lat, mimo tego, że oczywiście te ziemie były ostrzeliwane również i niszczone przez Ukraińców, no to jednak zmęczenie może tego społeczeństwa rosyjskojęzycznego i prorosyjskiego być takie, że te wyniki już niekoniecznie mogą być tak dobre dla strony rosyjskiej, jakie mogłyby być na przykład właśnie w roku 2014. Rosja to zaniedbała, i według mnie, czy zaniedbała, może nie tyle zaniedbała, tylko według mnie traktowała to trochę jako taką właśnie tą szarpaninę, jako taką kartę przetargową, bo przecież mogła to przecież te referenda zrobić, nie zrobiła tego i to się teraz na nim mści, bo gdyby to zrobili, byli im teraz o wiele łatwiej, a tak to po prostu wykorzystywali ten punkt zapalny w tym Donbasie do tego, że no cały czas strona ukraińska musiała angażować pewne siły wzdłuż tej granicy, cały czas była niepewna, czy do tej konfrontacji dojdzie, czy nie dojdzie, albo kiedy dojdzie, i to było takie, bym powiedział, metoda na przez te wszystkie lata na wykrwawianie Ukraińców, no i to był czas, kiedy czerpała z tego, bym powiedział, z tej sytuacji profity Rosja. Natomiast dzisiaj no, sytuacja jest odwrotna. Dzisiaj sytuacja jest taka, że mówię, te referenda już tak dobrze wypaść nie muszą i według mnie nie wypadną, bo jednak ten konflikt zrobił po prostu swoje i ostrzał jest, kiedy przychodzi wojna, to tak naprawdę to już nie ma patrzenia tam nasi, nie nasi, kto tu jest Rosjanin, kto tu jest Rosjanin, kto tu jest Ukraińcem, więc myślę, że wzrosła tam zdecydowanie niechęć wobec tego, żeby te terytoria były przyłączone do Rosji i będzie miała
Rosja z tym problem, a z drugiej strony no, rzeczywiście nie ma innego wyjścia, tak? No, to wsparcie, to zresztą jest to tak naprawdę też, szanowni państwo, no, dziwna wojna o tyle, że przecież Rosja, pytanie dlaczego tego nie robi, dlaczego na przykład nie odcina dostaw, tak, w zachodniej Ukrainie, przecież wie, którędy biegną trasy przerzutowe tej broni, która idzie, jest dostarczona z zachodu. Przecież to nie jest zupełnie obcy Rosji kraj. To jest kraj bliski kulturowo, bliski językowo. To jest kraj powiązań rodzinnych przecież. Więc wydaje mi się, że służby specjalne rosyjskie no, powinny mieć tam na tyle rozpracowane kanały informacyjne, żeby wiedzieć, kiedy te transporty przechodzą i mieć informatorów. Nawet jeśli skutecznością wysoką wykazałyby się rzeczywiście służby ukraińskie, to wydaje mi się, że jest to na tyle kraj bliski, że ta łatwość penetracji służb powinna powodować, że te dostawy powinny być odcinane. Te dostawy nie są odcinane, to jest właśnie bardzo dziwne. W efekcie tego przy mobilizacji no, dość na dużo większą skalę ze strony ukraińskiej, tak, bo pewnie oni mają tam zmobilizowanych, pewnie w polu jest tam pewnie łącznie, wydaje mi się, że może być z 750, może nawet do miliona Ukraińców, no to te siły, które tam były rzucone... 4-5 razy więcej niż Rosjanie. Niż Rosjanie są po prostu no, za małe do tego, do przełamania, a morale widać jest, no, ku zaskoczeniu nas wszystkich, jest dużo, dużo wyższe morale, trzeba sobie powiedzieć jasno i wprost, Ukraińców jest dużo wyższe morale niż zdecydowanie Rosjan. To młode pokolenie Rosjan też właśnie wychowane, tak jak to irańskie, w tym duchu konsumpcyjnym i takiej właśnie popkultury, ono nie jest tak naprawdę zainteresowane. Ci ludzie jakby nie widzą przełożenia między potrzebą ochrony interesów Rosji, a swoją bieżącą sytuacją życiową, tak? Być może część z nich dopiero zaangażowałaby się, kiedy rzeczywiście wojska, nie wiem, ukraińskie znalazłyby się rzeczywiście pod, nie wiem, pod Smoleńskiem czy pod Moskwą, no to może rzeczywiście wtedy by się dopiero budzili i chwyciliby za broń. W tej chwili nie widzą takiej potrzeby i rzeczywiście problem z tą mobilizacją jest, aczkolwiek też nie jest taki, jak jest przedstawiony w Polsce w mediach, bo ja sobie, że tak powiem, obserwuję te strony rosyjskie, na przykład na Krymie, bo na Krymie byłem swego czasu jeszcze należy od Ukrainy dwukrotnie, więc tam sobie to z ciekawości obserwuję. I widziałem taki punkt na przykład właśnie werbunkowy, gdzie generalnie był tam porządek, no było trochę takiego nerwowości, napięcia związanego z tym werbunkiem, ale też nie jest tak, że ci ludzie tam uciekają wszyscy, że tam ręce sobie ucinają, nogi łamią, żeby nie wstąpić tylko do armii rosyjskiej, jest to też oczywiście propaganda, no to jest wszystko propaganda i już jakby nagle wszyscy zapominają, no ja wczoraj byłem w jakiejś knajpie, w jednej z knajp w Warszawie, gdzie widziałem czterech pijanych Ukraińców w wieku tam około 25-30 lat. Pytam się, co ci panowie robili, dlaczego nie są na froncie, nie walczą z Rosjanami, więc to nie jest tak, że tylko Rosjanie teraz próbują uniknąć służby wojskowej, tylko to samo robią określona grupa Ukraińców i powiem więcej, no śmiem twierdzić, że gdyby doszło do takiej mobilizacji w Polsce również by wielu bardzo młodych ludzi wychowanych już na tych zupełnie innych antywartościach, oni w tych młodych chłopaków, którzy malują sobie paznokcie i chodzą w jakichś spodniach, rurkach i głównie zajmują się strzyżeniem sobie brud tam co tydzień i patrzeniem w lusterku, jak to pięknie, dandysowie, jak to pięknie oni wyglądają, oni również by zwiali tak naprawdę na zachód z Polski do Wielkiej Brytanii, nie wiem, Irlandii czy Hiszpanii i tyle byśmy ich widzieli, więc to jest to generalnie, bym powiedział, proces masowy, obejmujący właściwie wszystkie kraje, że coraz mniej ludzi czuje obowiązek no, dbania o walki o swoją ojczyznę w takim czy innym wymiarze, czy w takim czy innym charakterze właśnie, więc jesteśmy tego świadkami, to jest wszechobecny, bym powiedział, trend, tak, który ma miejsce i nie tylko w Rosji czy na Ukrainie, ale mówię, to samo dotyczy również nas, czy zresztą badania, które również były robione w krajach Europy Zachodniej pokazują, że tylko niewielki odsetek obywateli byłby gotowy na to, żeby po prostu tak założyć mundur, wziąć karabin i pójść walczyć o Wielką Brytanię, Niemcy, czy Hiszpanię, czy Francję. Jak przewidujesz dalszy rozwój tego konfliktu? Bez względu na to, jak wypadną te referenda, bez względu na to, czy będą te tereny przyłączane do Federacji Rosyjskiej, no zbliża się zima. Jesteśmy też po, zwłaszcza w miesiącu, koniec sierpnia i wrzesień, po serii pewnych kontrataków ukraińskich koło Chersonia, niezbyt skuteczne, z dużymi stratami, dużo bardziej skuteczne w okolicach Charkowa. Odzyskali tam, nie wiem, kilkadziesiąt kilometrów. Niemniej tak naprawdę większych jakichś zmian na froncie od już praktycznie pół roku nie ma. Te tereny, które na pierwszym etapie zostały zajęte, to albo celowo
na przykład z okolic Kijowa Rosja się wycofała, albo po prostu umocniła swoją pozycję w tej tak zwanej Noworosji, czyli w tym wianuszku od Charkowa po Chersoń wzdłuż wschodniej i południowej granicy Ukrainy, czyli wzdłuż Morza Czarnego i wzdłuż granicy z Rosją. Jakichś wielkich zmian w sensie przesunięcia mapy nie ma, chociaż oczywiście kilkadziesiąt kilometrów i pewien lokalny sukces Ukraińców należy odnotować. Znaczy, żeby doszło do zakończenia tego konfliktu, musiałoby komuś na tym zależeć, przynajmniej chociażby jednej stronie. Ja w tej chwili to powiem szczerze, nie widzę nikogo, kto by był zainteresowany tak naprawdę zakończeniem tej wojny. Choć teoretycznie no właśnie powinno być wiele państw zainteresowanych zakończeniem tej wojny. Na pewno zakończeniem tej wojny nie są zainteresowane Stany Zjednoczone, bo czerpią z tego korzyści, już zapowiedziały dalszą pomoc na przyszły rok, co też wskazuje, że wojna nie skończy się na pewno do końca tego roku. A to przecież nie Ukraina decydować będzie sama z siebie, kiedy ma zakończyć wojnę, tylko to im podyktują Stany Zjednoczone. Nie są zainteresowane zakończeniem tego konfliktu wbrew pozorom tej propagandzie, że już tam zaraz jak ten Putin przegra, to go tam zaraz zamordują i przejmą władzę. Według mnie Rosja też nie jest zainteresowana na tym, żeby ten konflikt się zakończył. Dlaczego? Dlatego, że czerpie profity. Kiedy ta wojna wybuchła, wydawało mi się, że przede wszystkim jej celem jest to, że Rosja rzeczywiście walczy o to, żeby przejąć tą kontrolę nad Ukrainą, bo jak nie, to przejmą tą kontrolę Stany Zjednoczone, tak? Ta teoria Brzezińskiego, tak? Tych szczególnych punktów na świecie, tak? O której też wspominałem tutaj chyba też w programie, że stała się tym punktem zapalnym. Ale wydaje mi się dzisiaj z perspektywy czasu, że być może Putinowi i Rosji nie chodziło tylko o samo zajęcie części, powiedzmy, czy całej Ukrainy, czy części Ukrainy, tylko chodziło również o to, że wybuch wojny doprowadzi do gwałtownego wzrostu cen na surowce i tak się stało. No przecież Europa nie chce rosyjskiego gazu, nie chce rosyjskiej ropy, nie chce rosyjskiego węgla, ale Rosja sobie znalazła inne kierunki sprzedaży tej właśnie do Indii, do, jak wspominałem przed chwilą, do Chin, gdzie te swoje surowce generalnie w większości zbywa, więc można powiedzieć, że sprzedaje, nawet jeśli sprzedaje mniej niż sprzedawała przed wybuchem wojny, to teraz sprzedaje po dużo lepszej cenie, bo wcześniej sprzedawała, ale tak generalnie w tym ogólnym bilansie rosyjskiego budżetu to ciągle tej kasy brakowało, tak? No sprzedajemy, ale tak właściwie to nie ma w tym wszystkim przełomu. Kasy brakowało, a teraz sprzedają mniej, ale generalnie zarabiają więcej, więc nie jest też im to na rękę. Jeśli idzie o władzę naszego kraju, no to im też to nie jest to na rękę, no bo przecież mogą zrzucać bezkończoność odpowiedzialność za wszystko, co się dzieje w kraju teraz na Putina. Wina Putina, tak, słynna, tak. Więc nie ma, bym powiedział, sił, które byłyby zainteresowane zakończeniem tej wojny. Władze Ukrainy, które są proamerykańskie, też nie są zainteresowane zakończeniem tej wojny. Jest dobrze jak dobrze. Wydaje mi się, że ja osobiście twierdzę, że nawet powiem więcej. Nie wiem, czy ta wojna jest szansa, żeby się skończyła do końca przyszłego roku, bo ta wojna może sobie w taki sposób potrwać dobrych jeszcze kilka lat, bo żadna ze stron, ani nie Ukraina, nie będzie miała według mnie takiej siły, żeby zupełnie wyprzeć. A już na pewno, nawet jeśli część tego Donbasu jeszcze bym się udało odbić, to na pewno jestem na 100% przekonany, że nie, Rosja nie dopuści, żeby pozwoliła sobie odebrać Krym. Krymu na pewno im po prostu na pewno nie oddadzą. Nie ma nawet takiej możliwości. No więc ta wojna może trwać kilka lat, będzie taka po prostu wojna pozycyjna, tak? Wymiana ognia. No trochę parę pocisków rzucą Ukraińcy na pozycje rosyjskie. I tutaj też trzeba sobie powiedzieć jedno, że właśnie widziałem też przedstawicielkę bodajże właśnie Serbii wczoraj w parlamencie, w ONZ-cie, która przemawiała i mówiła właśnie o tych skutkach ataków Himarsów, gdzie też również giną cywile właśnie, gdzie są również ostrzeliwane szkoły, że to nie jest tak, że te trafienia tylko ukraińskie są tak precyzyjnie, że tylko zabijają rosyjskich żołnierzy czy separatystów, ale też również zabijają cywili. I nie tylko tych, którzy się mienią tam Rosjanami, ale również Ukraińców. I ona też na tym forum właśnie mówiła, że używają właśnie również pocisków, niedozwolonych pocisków kasetowych. Więc no, ta wojna ma takie właśnie oblicza i mówię, to będzie taka po prostu wojna, bym powiedział, właśnie na wymianę ciosów, tak? Spadnie parę pocisków, potem parę pocisków w odwecie pójdzie ze strony Rosji. I tak sobie to po prostu będzie trwało. No, mówię, to nie jest w interesie kogokolwiek, żeby ta wojna się zakończyła. Mieliśmy też targi przemysłu zbrojeniowego w Kielcach. Największa liczba wystawców z 33 państw, ponad chyba tam bodajże 400 czy 600 wystawców, jeszcze nigdy tylu w historii nie było, co pokazuje, że jako że jesteśmy krajem, bym powiedział, na obrzeżach tej, tej,
tej wymiany ciosów, więc gwałtowne zainteresowanie właśnie targami w Polsce zbrojeniowymi ze strony firm z całego świata, no bo wszyscy wietrzą przy tej okazji możliwość zarobienia grubych po prostu pieniędzy, tak, przy okazji tej wojny. Taka jest prawda, nie ma się co po prostu tutaj oszukiwać. Empatia empatią, gadanina o demokracji, obronie praw człowieka to jest jedna kwestia, a interesy to jest zupełnie inna kwestia, tak? No, balansowanie też takich państw jak Turcja, które jedną nogą są z Rosją, drugą nogą są z Ukrainą, no, które umiejętnie po prostu starają się wykorzystać ten moment do zarobienia pieniędzy. Trochę będą tutaj, mówię, gdzie się da, to tutaj będą prorosyjsko nastawieni, tu będą proukraińsko, więc wiele takich państw, które będą po prostu balansowały, grały tak, pozorowały pewne działania w interesie przecież na przykład Chińczyków też nie jest, żeby ta wojna się zakończyła, bo ona w jakiś sposób osłabia Rosję. Z drugiej strony też Chińczycy nie chcą zupełnie, żeby Rosja zupełnie była osłabiona, bo jednak liczą, że Rosja będzie jednak partnerem w przyszłości i wcześniej czy później przecież wiadomo w konfrontacji ze Stanami Zjednoczonymi. Więc jest to, bym powiedział, gra wielu międzynarodowych czynników wokół tego wszystkiego, a najmniej do powiedzenia w tym wszystkim ma, że tak powiem, same społeczeństwo ukraińskie, które nie ma nic tak naprawdę do gadania, nie zdaje sobie z tego sprawy, że jest po prostu pionkiem tylko i wyłącznie na szachownicy, taką marionetką, która tylko po prostu ma realizować cele. A tak jak mówię, no według mnie być może przyjdzie jeszcze taki czas, że ten Żeleński wielki bohater jeszcze będzie ścigany przez samych Ukraińców, jeśli się wyda rzeczywiście, jakie są rzeczywiste straty armii ukraińskiej, a są dużo, dużo zdecydowanie większe niż podają to oficjalne czynniki. Tak, no oczywiście tak samo i rosyjskie są dużo większe, bo Rosja przyznaje się tylko do 9 tysięcy zabitych. Ukraina twierdzi, że jest tych ponad 50, według mnie prawda leży gdzieś po środku, pewnie jest to gdzieś w granicach 20-30 tysięcy, ale na pewno też nie jest tak, że te straty oficjalne ukraińskie, ostatnie, jakich pamiętam, widziałem, być może potem jeszcze jakieś były, to też mówiły coś około 9 tysiącach Ukraińców, którzy zginęli, więc na pewno są zdecydowanie większe, a wyzwalanie tych terytoriów, nawet jeśli tak jak oni twierdzą, że tam na niektórych odcinkach Rosjanie spanikowali i uciekli, mimo wszystko ten, kto atakuje, ponosi większe straty, więc teraz jeśli ofensywa rusza, a Rosjanie będą mocniejsi, to straty z kolei dużo większe też będą ponosić i sami Ukraińcy, więc to nie jest tak, że to się wszystko odbywa bez ofiar, to wyzwalanie tych terytoriów, więc mówię, sytuacja jest patowa dla nas jako Polski, bardzo, bardzo niekorzystna, bo każdy mówi ten dzień tej wojny, to z naszego budżetu są drenowane ogromne pieniądze i jest to proces po prostu no, zubożenia Polaków na masową skalę. To co zaoszczędzili w ciągu ostatnich kilku lat, teraz to wszystko po prostu stracą na skutek właśnie inflacji, na skutek kosztów kredytów, drożyzny powszechnej, tego, że no, my każdego dnia wspieramy również militarnie Ukrainę. To też przecież kosztuje, że wspieramy Ukrainę socjalem, różnego rodzaju programami Ukraińców, mieszkańców tutaj w Polsce. Zachód rzekomo obiecywał pomoc dla Polski na to, żeby tutaj tych uchodźców utrzymać, ale tak naprawdę to oprócz tylko tam teorii, dywagacji, to nikt na siebie tej odpowiedzialności za utrzymanie tych Ukraińców w Polsce nie wziął, więc to wszystko jest na naszym budżecie. Kolejka do lekarza, ja na przykład, szanowni państwo, w swojej przychodni, no kiedyś jak dzisiaj powiedzmy zadzwoniłem, że potrzebuję lekarza, no to na dzisiaj jak mnie nie umówili, to mnie umówili na dzień kolejny. W tej chwili jak zadzwoniłem w piątek, to powiedzieli, że mnie przyjmą w środę. No taka jest ilość Ukraińców, którzy też korzystają z tej pomocy, a wiadomo, jako grupa uprzywilejowana, no korzystają w pierwszej kolejności, więc ja muszę po prostu poczekać. Ja płacący składki latami tak na służbę zdrowia muszę poczekać, bo są po prostu rzeczy ważne. Są ludzie ważni i ważniejsi tak w tym momencie, tak w naszym państwie. Więc końca nie widać i mówię, ja nie widzę przynajmniej takiej szansy na pewno do końca tego roku, żeby ten konflikt się zakończył, a mówię, on może potrwać według mnie nawet kilka lat. No nie jest to zbyt optymistyczna perspektywa, ale no lepiej brać pod uwagę realnie i gorsze scenariusze niż łudzić się, że to się szybko i pozytywnie jakoś skończy. To chyba tyle na tak. Dzisiaj. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Moim i państwa gościem był Arkadiusz Miksa. Dziękuję bardzo, Arku. Dziękuję tobie, dziękuję państwu. A państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze programy zarówno na YouTubie, mamy kanał Centrum Edukacyjne, bez żadnych dodatkowych nazw, co po prostu Centrum Edukacyjne. Także kanały na Rumble, na Bitshu, na CDA oraz na VK, czyli Wkontakcie. Zachęcam również do zaglądania na stronę cep-sklep.pl, cep jak Centrum Edukacyjne Polska, -sklep.pl,
a tam książki zarówno w naszej serii wydawniczej Jedynie Prawda jest ciekawa. To są na przykład, ostatnio wyszła książka Bolesław Piasecki, od wodza falangi do przewodniczącego PAKS-u. Wcześniej między innymi książki trzy z mapą Gomberga na okładce o kulisach II wojny światowej. Również książki w serii Gorące tematy, Arnaud de la Sugne, Masoneria, Papierowy Tygrys oraz New Age, oraz książki o II wojnie światowej i Adolfie Hitlerze, między innymi Źródła finansowe komunizmu, nazizmu w cieniu Wall Street. Polecam książkę Krystiana Jachacego Rewolucja peryferii, a także książki Sławomira Kozaka. Tutaj pokażę może dwie książki. Książka Rekwiem dla Amelii Earhart o kobiecie, pilocie, która zaginęła w zasadzie nad Pacyfikiem. Jak się okazało, trafiła do niewoli japońskiej. Bardzo ciekawe wątki z tym związane. Oraz druga książka Sławomira Kozaka, Projekt Fenix. To jest do końca miesiąca jeszcze o obniżonej cenie. Książka o ataku na Pentagon. Są również książki tego samego autora o atakach na World Trade Center. Polecam najnowszy tom, który wyszedł niedawno, Słownika biograficznego Polskiego Obozu Narodowego. No między innymi z hasłami napisanymi przez Arkadiusza Miksę. W tym czwartym tomie wśród postaci, które warto przybliżyć, na przykład profesor Roman Rybarski, myślę, że bardzo ważna postać. Twojego autorstwa jest, zdaje się, Wacław Bojarski. Tak. Jest tu również Antoni Dargas, którego ja pamiętam jeszcze jako prezesa Stronnictwa Narodowego w Londynie. Ksiądz Marceli Nowakowski, spowiednik Romana Dmowskiego. Ksiądz Marceli Nowakowski, też twój tekst? Tak. No właśnie, więc bardzo ciekawy tom, już czwarty. Tak jak wszystkie poprzednie, proszę szukać na cep-sklep.pl. Z książek jeszcze wydanych przez Biblioteczkę Myśli Polskiej, książka Ukraina w ogniu, komu potrzebna jest ta wojna. Wielu autorów publikacji z Myśli Polskiej, a także jeszcze dostępne, ale już ostatnie egzemplarze, poprzedni tom Biblioteczki Myśli Polskiej, Białoruś, anatomia kryzysu. Oraz książki tutaj wystawione. Henryk Pająk o polskości papieża Piusa X i o walce z tą polskością. Myślę, że ważna książka. Oraz Jak stwarzaliśmy Rosję. Książka Mariusza Świdra, Polskie korzenie rosyjskiego imperium. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję również za wsparcie finansowe. Jeżeli chcą Państwo darowizną wspierać nasze dalsze działania statutowe, edukację, media, wydawnictwa, bardzo prosimy o wpłaty darowizn na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.